Wiadomości ze świata. Przemysł modowy jest drugim co do wielkości trucicielem na świecie po przemyśle naftowym. Odpowiada za 10% globalnej emisji dwutlenku węgla i jest drugim co do wielkości konsumentem światowych zasobów wodnych i zanieczyszcza oceany mikroplastikami. Szybka moda zachęca ludzi do szybkiego i dość byle jakiego kupowania. I w kontrze pojawia się trend na quiet luxury, czyli cichy luksus, cichą jakość, która jest być może nadzieją do zmiany nawyków i zmiany myślenia o podejmowanych przez nas zakupach i wyborach modowych. W związku z tym partnerem dzisiejszego odcinka jest kalifornijska marka Lily Silk, tworząca swoje ubrania ze szlachetnych tkanin z jedwabiu. Postanowiłam przyjrzeć się jej z bliska. Subskrybuj kanał, wysyłaj do znajomych i koniecznie pod filmem zostaw swoją opinię, komentarz. Kochani, no więc o co tyle szumu? Czym jest ten cichy luksus? No, myślę, że Was zaskoczę, ponieważ trend, czy tendencja, czy też filozofia nie jest niczym nowym w modzie. Natomiast prognostycy trendów przewidują, że ten trend w 2023 roku bardzo mocno zaznaczy swoją pozycję. I myślę, jako stylistka, że bardzo dobrze, ponieważ być może zmieni to nasz kierunek myślenia i być może no w taki niewinny sposób, takiej trochę manipulacji, takiego trochę zaproponowania nam czegoś, co w obecnej chwili może być gorące i nas przyciągnąć, być może w konsekwencji zmieni nasze myślenie, zmieni nasze podejście do podejmowania, słuchajcie, zakupów, naszych wyborów modowych, ponieważ no, na tym kanale, słuchajcie, przede wszystkim chcę gdzieś przemycać te wartości mody nieśpiesznej, slow fashion, czegoś, co zostanie z nami, czyli tej nieśmiertelnej trochę mody opartej o ponadczasowe elementy garderoby, co jest też absolutnie cechą cichego luksusu, czyli sięganie po neutralne kolory, bazowe kolory, po klasyczne kroje, klasyczne fasony, budowanie nieśmiertelnej szafy, ale też jakościowej szafy, co oznacza no, wspaniałe krawiectwo, wspaniałe rzemieślnictwo i przede wszystkim jakościowe tkaniny, tkaniny naturalne, tkaniny szlachetne, co dyskwalifikuje absolutnie syntetyki. Wiecie, że na ich punkcie mam alergię. Dyskwalifikuje przede wszystkim jeden, myślę, że z najbardziej dominujących materiałów w modzie, czyli poliester, który absolutnie nie jest materiałem biodegradalnym, który zaśmieca naszą planetę, który w zasadzie można by rzec, że robi z naszej planety śmietnik, a my wciąż kupujemy kuszeni rzeczywiście atrakcyjną ceną. Myślę, że warto odwrócić te proporcje i jeśli spojrzymy na to, że cichy luksus proponuje nam długotrwałe podejście, długofalową modę, coś, co zostanie z nami przez lata i być może rzeczywiście będziemy musieli zainwestować nieco więcej w te nasze ubrania, ale słuchajcie, uwierzcie mi, że w przeliczeniu na lata, w których będziemy mogli korzystać z tych ubrań, to jest inwestycja, która absolutnie się opłaca. Poza tym, kto chce chodzić w byle jakich niskiej jakości ubraniach? A jeśli mowa o ubraniach, jeśli mowa o jakości i tkaninach, myślę, że nasz partner dzisiejszy to jest taki przykład właśnie bezkompromisowej jakości i sięgania po jakość, po jakościowe właśnie tkaniny.
Jedwab, który od tysięcy lat uważany jest za najbardziej luksusowy materiał tekstylny i zyskał reputację królowej włókien. Także dziś w odcinku pokażę Wam 6 stylizacji, w której większą część biorą udział w zasadzie ubrania z jedwabiu w różnych kompozycjach. I może przechodząc już do meritum, zaczniemy od stylizacji numer 1. Bardzo lubię ten look. To są właśnie jedwabne spodnie garniturowe w takim bardzo prostym, luźnym kroju z szerszą nogawką w kompozycji z koszulą, w takim marynistycznym w zasadzie, z marynistycznym motywem, czyli w piękne takie granatowe paseczki. Do tego słuchajcie sneakersy, ponieważ Berlin to jest miejsce, w którym ja, a odcinek był nagrywany w Berlinie, to jest takie miejsce, w którym ja stawiam na komfort, wygodę, ale jednocześnie lubię poczucie niewymuszonej elegancji. Zresztą byliśmy podczas Galerii Weekend. Wiecie, że ja łączę te światy, świat mody i też zajmuję się prowadzeniem galerii sztuki, w związku z czym tam również gdzieś ten cichy luksus jest na miejscu, ponieważ z jednej strony muszę wyglądać profesjonalnie, a z drugiej strony też nie chcę odciągać uwagi od prac, od dzieł sztuki, w związku z tym wtedy ten cichy luksus najbardziej mi odpowiada. Tu pojawia się również srebrna torebka mojego projektu marki Terum Berlin, którą również szyjemy w filozofii slow fashion, ponieważ szyjemy wyłącznie na zamówienie. W związku z tym to też jest praca rąk, to też jest praca rzemieślnika i to też gdzieś zapewnia Tobie poczucie unikatowości, unikalności, kiedy masz torebkę, której inni nie mają albo nie mają jej w takim masowym wydaniu. Bardzo lubię tę stylizację, ona jest bardzo komfortowa, jest miejska, ale jednocześnie jest bardzo szykowna. Przede wszystkim jedwab, to jest jedwab mulberry, czyli to są tak zwane jedwabniki morwy, które jedzą liście morwy i rzeczywiście te włókna są nieco bardziej dłuższe i elastyczne i to również odczuwamy na skórze. Ponadto myślę, że w takie ciepłe dni, chociaż w Berlinie nie było za ciepło, trochę nadwyrężyłam tę stylizację, nie zakładając elementu trzeciego. Natomiast oczywiście właściwości jedwabiu są nieocenione. To są termoregulacyjne właściwości, to są hiperalergiczne właściwości. No i w tym po prostu się wygląda, w tym po prostu się czuje, nasza skóra oddycha i myślę, że jedwab to jest taka właśnie druga skóra. Kolejna stylizacja również z wykorzystaniem jedwabnej koszuli Lily Silk, natomiast w połączeniu z garniturową plisowaną spódnicą, mokasynami, które uwielbiam i o które bardzo często też pytacie, w związku z tym od razu daję znać, że to jest marka Jill Sander. Przewygodne, przekomfortowe, a do tego robią look, nie ma co mówić. Mała torebka mini bag w białym kolorze, która tak też troszeczkę przełamuje tą kość słoniową koszuli oraz apaszka przywiązana do torebki Totem, jednej z moich ulubionych marek, która również przemyca filozofię cichej elegancji, cichej mody, cichego luksusu i również bardzo, bardzo, bardzo lubię tę stylizację. To znowu jest tak, że ta stylizacja również świetnie sprawdziła się podczas Gallery Weekend, rozmów z kolekcjonerami, z turystami również, którzy odwiedzają Święto Sztuki. I to też to jest takie drugie moje, trzecie, czwarte oblicze, ponieważ wiecie, że ja modą bardzo lubię się bawić i przeskakiwać od tej takiej mocnej,
wyrazistej nonszalancji po coś, co jest takie bardzo czyste, proste, niewymuszone, coś, co jest niekrzykliwe i powściągliwe. I to też jestem ja. I myślę, że w tym cichym luksusie właśnie chodzi o to, żeby wybierać dla siebie rzeczy, które również zaznaczą Twoją osobowość. I ponad wszystko, słuchajcie, to jest bezkompromisowa jakość. Jakość, 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 do której Was ogromnie zachęcam. Dajcie znać, która do tej pory ze stylizacji Wam się podoba, a teraz przechodzimy do trójki. Słuchajcie, no rzeczywiście w tej stylizacji dużo się dzieje. Ona jest trochę szalona, ale to jest taka stylizacja moja, niby zakorzeniona w cichym luksusie, natomiast ona ma w sobie twist, bez wątpienia. Zacznę może od koronkowych rajstop, które uwielbiam, które odkryłam niedawno w Calzedonii. Powiem Wam, że świetnie sprawdzają się do wielu stylizacji. Ja szczególnie lubię je nosić z tą spódnicą. To jest też spódnica z jednej z moich ulubionych projektantek. Ona jest z lnu jedwabiu. Świetne połączenie materiałów. Do tego t-shirt. Mam go już, słuchajcie, od nie powiem ilu lat, ale być może od 5-6 lat. Bardzo dobrej jakości. I słuchajcie, po tylu latach ta bawełna świetnie się prezentuje i ta bawełna dobrze wygląda. Do tego przeskalowana, olbrzymia marynara męska, oversize. Już ją pokazywałam w odcinku. Ja ją również miałam na otwarciu wernisażu w Berlinie, w hotelu Stu. I mówiłam Wam o niej. I ona ma obłędną jakość. To jest znowu jedwab połączony z virgin wool. Oprócz tego no, ręcznie przeszywane elementy, czyli stebnówka, która idzie od kołnierza po wewnętrzne części marynarki. Jest to zrobione wspaniale. Ja z tą marynarką, słuchajcie, się nie rozstaję. Ja ją bardzo lubię i chętnie właśnie wykorzystuję ją w moich celach zawodowych albo w takich celach, kiedy rzeczywiście no, chcę, żeby ten strój był takim niejako power dressingiem. Myślę, że macie takie elementy w szafie, które są tym elementem wzmacniającym poczucie Waszej pewności siebie w różnych sytuacjach. Dla mnie akurat podczas tych ostatnich dni liczyła się pewność siebie w sytuacji zawodowej. Więc tak, ta marynarka rzeczywiście wpisała się. No i oprócz tego co? Wełniany kapelusz w kremowym odcieniu, w odcieniu złamanej bieli, który również miałam od czasu do czasu chęć, z którego miałam od czasu do czasu rzeczywiście chęć zrezygnować, ponieważ miałam wrażenie, że dużo tam się dzieje, ale że było zimno, to on fajnie wpisał się i gdzieś był taką kropeczką nad i. Oprócz tego stylizacja dopełniona torebką The Room Berlin, o której Wam już wspominałam, tubie, którą zresztą bardzo lubicie i chętnie też zamawiacie, z czego się bardzo, bardzo cieszę. To też jest ten cichy luksus, ponieważ marka, wiecie, ona nie jest w mainstreamie. Ja nie tworzę dla mas, ja tworzę dla osób, które cenią rękodzieło, które cenią indywidualizm i myślę, że w tym ujęciu jest to rzeczywiście taki cichy luksus. Kochani, zanim jednak przejdę do czwórki, piątki i szóstki. Stylizacje myślę, że bardzo ciekawych, ponieważ ja lubię myśleć o nich, że są to stylizacje smart, czyli pogłębiane o kolejny i o kolejny element garderoby, co de facto czyni te stylizacje zupełnie innymi. Chcę poinformować również, że nasz partner dzisiejszego odcinka, czyli marka Lily Silk, w której de facto zakochały się gwiazdy, takie jak Gwyneth Paltrow czy Annie Hathaway, zaprasza nas do skorzystania z 12% rabatu na wybrane przez Ciebie ubrania na hasło PENAR12. A teraz już przechodzimy do czwóreczki i myślę, że jest to stylizacja, słuchajcie, która no, z jednej strony jest bardzo prosta, ponieważ tam się za dużo nie dzieje. Pojawiają się spodnie jeansowe w piaskowym kolorze
z wysokim stanem. Dla przełamania pojawia się t-shirt, który jest z kolei w takiej chłodnej bieli. I wiecie, że te kompozycje kolorystyczne ja bardzo, bardzo lubię. Pojawia się również przecinający dyskretnie talię pasek marki Lily Silk, który również stanowi tutaj ten pieprz w rosole, ponieważ cicha jakość, cichy luksus to też sięganie po detal, po coś, co jest z jednej strony dyskretne, ale również jakościowe. Stylizacje natomiast dopełniają moje ulubione czułenka, również w takiej złamanej bieli przechodzącej w krem. To są czułenka domy mody Celine, który również, to jest również, słuchajcie, marka, która jest zakorzeniona w tym cichym luksusie. Absolutnie. To jest jakość, to jest ponadczasowość i powiem Wam, że bardzo lubię tę stylizację. Ona jest bardzo prosta, ona nie krzyczy. Ona jest zbudowana właśnie z tych ponadczasowych elementów garderoby, które myślę, że dziś czy za 10 lat no, będą po prostu aktualne. Ale wybierając nieśmiertelniki, musimy wybierać jakość. Jakość ponad wszystko. Kolejna stylizacja już wzbogacona o koszulę Lily Silk, jedwabną, w takim fajnym, marynistycznym klimacie. Ona już pojawiła się w pierwszej stylizacji. Natomiast zobaczcie, co dzieje się, kiedy dodamy zaledwie drugi, trzeci element. Myślę, że w tym ponad wszystko również liczy się sposób noszenia. Ja zawsze mówię, żeby te ubrania poczuć na sobie, żeby one służyły nam, naszej sylwetce, naszej osobowości, więc tak naprawdę koszule, słuchajcie, dają mnóstwo możliwości stylizacyjnych. Ja rozpoczęłam od po prostu narzucenia koszuli na t-shirt i pozostawienia ją w taki niewymuszony, luźny sposób, żeby ona no, pracowała na moim ciele, pracowała na wietrze. To mi się bardzo podoba. Ale tutaj też stylizacja, która przechodzi, jakby koszula zmienia się i też zostaje wpuszczona do spodni. To też powoduje, że ta koszula wygląda inaczej. Nagle zarysowujemy talię, nagle wydłużamy nogi, nagle zaznaczamy w sumie talię wysoką. Także to jest bardzo, bardzo zależne od nas, od tego, jak czujemy modę, jak czujemy ubranie. I myślę, że to jest znowu taki element garderoby, czyli jedwabna koszula, która to jest ten element na lata. To jest ten element klasyczny. To jest krój prosty, który po prostu może służyć przez lata. Stylizacja numer 6. Jest dopełniona marynarką. Jest założona na t-shirt i na koszulę i to buduje tą fajną warstwowość stylizacji. Stylizacja jest również utrzymana w neutralnych odcieniach, co tworzy też taką fajną czystość, harmonijność, dyskrecję, ale też, słuchajcie, fajne jest budowanie sobie tych warstwowych historii, ponieważ to w stylizacji daje nam poczucie głębi. Wystający kołnierzyk, czy pojawiający się mankiet koszuli wychodzący spod marynarki. To są te takie smaczki, które niby nic, ale one robią wrażenie, więc bardzo lubię wykończenie, ten finish, czyli wełnianą marynarkę, która myślę, że dużo wnosi do tej stylizacji. Zobaczcie, że z jednej stylizacji powstały tak naprawdę trzy. Myślę, że jest to też ważne w podróży dla mnie, kiedy przemieszczam się i kiedy zawsze muszę stworzyć sobie taką walizkę, która z jednej strony będzie kompaktowa, a z drugiej strony będzie też no, taką szafą potencjału. I myślę, że te klasyczne elementy garderoby tworzą ten potencjał, potencjał tworzenia właśnie niezliczonych możliwości, niezliczonych stylizacji, komponowania tych stylizacji, ale myślę, że ponad wszystko taka czułość w kierunku tego rzemieślnictwa w
wspaniałego krawiectwa, wspaniałych, wysokiej jakości tkanin. Jestem ciekawa Waszego zdania. Jestem ciekawa również, jak podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Myślę, że ten cichy luksus, słuchajcie, on nie jest tak naprawdę trendem, on się pojawił, ale ponad wszystko jest filozofią, która może zmienić oblicze mody. W to chcę wierzyć. Może zmienić oblicze no też naszych wyborów, przestawić nasze myślenie i myślę, że my zasługujemy, słuchajcie, na tą jakość ponad wszystko i na to, żeby żyło nam się lepiej na naszej planecie Ziemia. Dodam tylko, że marka Lily Silk dzięki certyfikatowi OEKO-TEX no, dokłada wszelkich starań rzeczywiście, żeby produkty były czyste i wolne od toksyn. I z takimi markami lubię współpracować. Dzięki serdecznie za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia.